ale szaleje. Łosoś na pewno. Poszedł zielsko. Jest łosoś. On taki średni, to podbierzemy go? Jest. Jest, ja pierdzielę. Pierwszy łosoś po takiej męczarni. Z takiej wody. W taką pogodę. Nieba lampa. Także ciemne przynęty, założyłem obrudówkę od Piotr, białasz, biały, od białego i zapierdzieliła. Samiec, fajna rybka, już cieszy. Nie za duża, 60 cm, około 60, ale cieszy. No bo jest niska woda, jest lampa, ciężko z rybami, myśleliśmy, że nic nie wydrapiemy, ale się udało. Ale te góry to i tak nas miażdżą, zobaczcie. Już lepiej chodzi niż twój. Fajnie chodzi, ci powiem. Tu. Te muchy mnie jedzą, ty. Jest? Ładna ryba. Ale grubasek, ładny. No. Dziękuję ci. Poproszę nożyczki. Ładna samica. Ładna samiczka. I na obrotówkę od... Piotr, biała z biały, ale już inna obrotóweczka. Obrotóweczka Piotra, białego. Piotr, biała, biały. One siedzą w tej nurcie, one się dotleniają, nie? No petarda. A właśnie jest bardzo ciężki korpus, bardzo lotna, a płytko chodzi. I przede wszystkim jej zaletą, jak mówiłem, praca chodzi nie szeroko, tylko bardzo wąsko. Ale łososie to lubią. A góry nas miażdżą, miażdży nas pogoda. Jest ogień, kochamy wędkarstwo. Thank you.
drogi. Jest taka patelnia, że masakra. Czy to nie jest tak łatwo w takiej wodzie? Gdzie jesteś? Tu. Oj, nie. Widzisz? No. Ale fajnie to wygląda. Nie ma. Nie ma. Ładna ryba. Samiec. Samiec, to jest samiec. Kówkę ma. 60. Ładna ryba. Nie męczymy rybek. O, ła. Stoi. Jest ryweczka kolejna. Piękny dzionek. Jest łosoś. Ładny. Będzie trzeba tego, kurde, wygramolić. To jest najgorsze. Jest, ale ładny, bardzo ładny. Ja pierdzielę, piękna ryba. Około 70 czerwonawy, samiec, woda. Jest piękny samczur. Około 70. Piękna ryba, czerwona, z wielką kufą. Jest tak zimno, że ja ubrany po szyję, w dwóch kapturach. Rano było 3 stopnie. Wiatr masakryczny, ręce skostniały, a teraz mi ciepło po tym wszystkim. O to chodzi w wędkarstwie, kocham łososie. Elo! Zimno, 3 stopnie, padał deszcz, wieje taki wiatr, że ręce grabieją, ale taki łosoś, ten łosoś czerwony z tą kufą, to wynagradza. I te góry. Idę dalej. Thank you.
rzeka dla mnie, zabrał mi Maciej. Petarda, zobaczcie sami. Zaczynamy! Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you know. Ładnie ci chodzi. Kurde, siła ci powiem. No, pierwszy raz nad tą rzeką, taka trotka ponad pół metra przypierdzieliła. Pokażę na tutaj podieraczku. Piękna rzeka. Super świeżo. Samczyk. Proszę bardzo, samczyk. Spółka. Rybka 50 plus. O Jezus, już się cieszę. Ale czekamy na taką 70-80-90. Na tego woblerka od Kowala. No te woblery Kowala to na każdej rzece koszą mnie. Trocie, łososie, pstrągi, wszystko, nie? To są siódemeczki. Zobacz, czy nagrywa. Ale ładne. Ale ryba, chłopie, ale kaban. Zawalone, o to chodzi. Troszeczkę łezka się kręci, że nie umie, no ale niestety nie będę zawsze mistrzem. Brawa dla Macieja. Cieszmy się z kolegów ryb. Zaraz złowię i ja, zobaczycie. Elo mordy, poszła Byłem trochę głodny, ten osobnik, proszę bardzo. Ten osobnik dał mi batona, nie? Ale on był 7 razy roztopiony w tym tygodniu. Kupił go chyba 2 lata temu, mówi, masz Paweł, zjedz na zdrowie, nie? Zobaczcie, jak się śmieje. Coś popuściłem. To cię już jest popuszczone. To mała ryba jest chyba. Zawinął się jakoś ty. Druga trota. Niestety Maciek złowił wielkiego łososia. 74-75, fajna gruba ryba, widzieliście. Ja dzisiaj dwie troty. Także jestem zadowolony. Pierwsze na rzece, nowa rzeka. Maciej im pokazał. No co tu powiedzieć? Ogień i petarda. Ryba koło 50, taka półmetrowa. Ale srebrniutka. No w tym nurcie fajnie się pobujała kijem, nie? Ty, to wygląda jak 80. Fajne. Dobra? Pięknie, no. O. Patrz, srebrna, piękna ryba.
Brawo. Pierwszy raz na rzece, no kurde, ogień petarda. Na dwie trocie, jedna taka ponad pół metra, ta około pół meterka. Małe ryby, ale w tym nurcie fajnie powalczyła. Ale niestety Maciek złowił ładnego łososia, grubo jego widzieliście. Czemu ona nie ja? Nie, żartuję. Pamiętajcie, zawsze to mówię. Cieszmy się z wszystkich ryb, z kolegów ryb, ze swoich ryb. O to chodzi, nie? Także dzisiaj trzy fajne trocie i łosoś. Rzeka, ogień, petarda, pierwszy raz. To co, czego oczekiwać więcej od wędkarstwa? Dostałem drugiego batonika od Maćka. Tak samo biały, pewnie też dwuletni. I tak właśnie, kurde, kolega chce wyeliminować drugiego kolegę na rybach. Tak to właśnie się robi, nie? I pewnie po tym batoniku brzuszek będzie bolał i będę leżał chory 3 tygodnie, nie? Tak chce mnie wyeliminować, nie? No ale głodny muszę zjeść. Bardzo rzadko na tej rzece złapać taką trocię. Pokaż trwa. Jest dużo troci tutaj, bardzo dużo, ale żeby ładna złapać... Trotka. Taka 60? Chyba, my po rybach, po pracy pojechaliśmy. Kobieta jak pewnie zwykle zła, ale na takich ryb to jest to. Płyń. Płyń maleńka. Poszła. Poszła. Jest! Jest! No jest! Siedzi! Jest! Chyba troć duża. Albo duży pstrąg. Ale szaleje. Łosoś na pewno. Co to jest ty? Troch srebrna chyba. Jest! 80! 80!